przypomnijmy sobie pewne prawidłowości, o których już wcześniej była mowa. Jeżeli kąt wpisany i kąt środkowy oparte są na tym samym łuku, to kąt środkowy jest 2 razy większy niż kąt wpisany. To jest jedna. I druga prawidłowość. Kąty wpisane oparte na tym samym łuku mają wszystkie taką samą miarę. Czy mogłabyś to jakoś jeszcze pokazać, żeby było łatwiej zapamiętać? No spróbuję. Zaczniemy od tego, żeby narysować sobie kąt wpisany, środkowy, przepraszam. Ojej, co mi się narysowało? Kąt środkowy. I teraz kąt wpisany na tym samym łuku, czyli ten kąt, który ma wierzchołek na łuku okręgu. I jak na nie popatrzymy, to ten kąt jest 2 razy mniejszy od tego kąta. Dobrze, a to, że wszystkie kąty wpisane oparte na tym samym łuku mają tę samą miarę, czy mogłabyś chociaż jeden jeszcze taki kąt pokazać? No to narysuję sobie jeszcze jakiś inny kąt. O tak na przykład sobie narysuję. Świetnie, a jeszcze jeden. A to jeszcze jeden w drugą stronę, tak i tak. I jak na nie patrzymy, to one są wszystkie jednakowe. Świetnie. A może jeszcze na tym samym rysunku pokażesz raz jeszcze ten kąt środkowy? I może pokażesz, że tu są 2 kąty środkowe. No jeden to jest ten kąt, a drugi to jest to, co jest po drugiej stronie. Drugie jest uzupełnienie 360 stopni minus ten kąt. No świetnie. To teraz proszę Cię, masz tutaj jeszcze jedno koło, to narysuj kąt środkowy, który będzie miał powiedzmy 100 cm, 100 stopni. No świetnie, tak. Dobrze, 100 stopni. Tak. I zaznacz gdzieś tak na prawo od po prawej stronie tego koła, gdzieś zaznacz punkt. Niech to będzie wierzchołek kąta wpisanego, może niżej, 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 o tu na przykład. I narysuj kąt wpisany oparty na tym samym łuku. I ile on będzie miał stopni? On będzie miał 2 razy mniej niż te 100 stopni, czyli tak. 50. Czyli 50. No to taka była tylko ćwiczenie. No świetnie. To teraz proszę Cię, przejdź jeszcze do jednego koła i narysuj w tym kole czworokąt wpisany. To znaczy się, wszystkie 4 wierzchołki muszą leżeć na okręgu. No dobrze. Tylko nie prostokąt. No świetnie, mamy czworokąt i teraz proszę zaznacz kąt środkowy. Tego muszę narysować. Musisz go narysować, kąt środkowy, na przykład do tego jeden promień na dół poprowadź, tu, a drugi promień tu, o właśnie. I wtedy mamy kąt środkowy, może go zaznaczysz. Ja mam 2 kąty, jeden tak. Tu, a drugi tu. No więc niech ten jeden kąt nazywa się kątem alfa, ten drugi uzupełniający kątem beta i potem tak jak do góry patrzysz, niech to będzie kąt gamma. Naprzeciwko niego niech leży kąt delta. I zajmiemy się tymi kątami, które leżą w czworokącie naprzeciwko. Czyli ten i ten. Tak. No więc co możemy powiedzieć o kącie gamma? Że on jest jedną drugą, ma miarę 1/2 kąta alfa, prawda? No tak, bo to jest ten sam łuk tutaj. Tak, a to może zapisz. Znowu mi się źle napisało. Gamma to jest 1/2 alfa. No właśnie. A delta? A delta, czyli ten kąt, to jest ten łuk, czyli to jest ten sam kąt, który mamy, znaczy ten sam łuk dla kąta beta, czyli ta delta to będzie 1/2 beta. To teraz proszę policz sumę gamma plus delta. No to będzie 1/2 alfa plus 1/2 beta, tak? Oczywiście. No i ile to będzie? Jak policzysz? Ile wynosi alfa plus beta? Alfa właśnie, alfa plus beta to jest 360 stopni. A 1/2 alfa i 1/2 beta to będzie 180. Jest. Czyli gamma. Tak, gamma plus delta to jest 180 stopni. I to jest bardzo przydatny fakt, który jednocześnie daje warunek dla czworokąta wpisanego w okrąg. Każdego. Dowolny czworokąt wpisany w okrąg ma tę własność, że suma kątów przeciwległych jest równa 180 stopni. No, to samo się odnosi oczywiście dla pozostałych dwóch, bo wiemy, że suma kątów w czworokącie jest 360 stopni. Więc jak te dwa mają w sumie 180, to i drugie dwa mają 180.